Jeszcze chwilę. 4. 2. Uwaga. Raz, raz. Tempo. Kolej Jola. Żeby nie wrócić. Raz, raz. 4. 3. Dzisiaj jest tak naprawdę wielkie święto kobiet. My to organizujemy pod takim hasłem Dzień Rozpieszczania Kobiet. Każda pani znajdzie tutaj na pewno coś dla siebie, dla odprężenia, dla zrelaksowania, aby ten dzień naprawdę mogła obficie fitnessowo spędzić tutaj u nas w klubie. Obficie zrzucić zbędne kilogramy i kalorie. Również, natomiast naszym takim głównym celem to przede wszystkim jest dojść do zdrowia poprzez aktywność, więc może pani tutaj absolutnie zrzucić zbędny tłuszczyk, może nabrać kondycji. Rozpieszczamy kobiety dzisiaj w klubie Fitness Forma, no ale jak rozpieszczamy kobiety, skoro te kobiety siódme poty z siebie wyciskają, widać zmęczenie na twarzy, ale chcą to robić. Bo właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Kobieta zadowolona to jest taka, która zrobi coś dla siebie. Tutaj dba o swój wygląd, o swoje samopoczucie i o swoje zdrowie. Więc to jest to, czego kobieta tak naprawdę potrzebuje, aby się oderwać od codzienności i zrobić przede wszystkim coś dla siebie. Myśmy już, pani Olu, przeszli się po formie, ale niech pani powie, co od początku do końca, od drzwi wejściowych dzisiaj możemy spotkać w formie, jakie zajęcia, jakie atrakcje? Oczywiście. Na samym początku, na pierwszej salce indoor cyclingowej, w tej chwili odbywają się zajęcia na właśnie grupowej, zajęcia grupowej jazdy na rowerze. Dzisiaj zrobiliśmy po raz pierwszy taką atrakcję. Wyświetlamy na telebimie, na ścianie podczas jazdy tło. W tej chwili zajęcia prowadzą szlakami górzystymi i panie w rytm muzyki, patrząc na plener przed sobą, na tą całą wizualizację, jadą pod górkę, z górki, w różnym tempie, tracą do 1000 kilokalorii, nawet na jednych zajęciach, świetnie się bawią, jest to wspaniała zabawa, power i mnóstwo energii na tych zajęciach. Zastanawialiśmy z kolegą Zarkiem Michlewiczem, czy panie bardziej pod ten właśnie widok gór jadą tym rowerem, czy pana, który prowadzi te całe zajęcia? To jest dobre pytanie, natomiast myślę, że i jedno, i drugie. Co mamy tutaj? Gdzie jesteśmy teraz? W tej chwili jesteśmy w salce siłowni. Dosłownie stoimy przy urządzeniach izotonicznych, na których ćwiczymy poszczególne nasze partie mięśniowe. Natomiast tutaj za mną jest to salka cardio, czyli urządzenia typu bieżnie, rowery, stepery, na których spalamy tkankę tłuszczową i naszą wydolność organizmu. Jak widzicie państwo, klub jest przestrzenny, bardzo dobrze wyposażony, światowa marka, sprzęt Technogym, więc każda pani z pewnością znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim może liczyć na pomoc profesjonalisty, naszego trenera personalnego, który wskaże, jak wykonywać poszczególne ćwiczenia i przede wszystkim powie, co robić, żeby osiągnąć swój cel, bo po coś przecież tutaj przychodzimy, prawda? Pani Jolanto, wielka sala z wielkim lustrem jeszcze. Tak, dokładnie. Z tej strony z kolei za nami jest sala fitness do zajęć aerobiku. Są przeróżne formy, od zajęć wzmacniających po choreograficzne, spalacze tłuszczu, prozdrowotne, więc na pewno każda pani znajdzie coś dla siebie. Szeroki wybór z pewnością zadowoli każdą panią. Bardzo ciekawa jest ściana z dyplomami i certyfikatami. Może parę słów o tym? Tutaj na tej ścianie chwalimy się osiągnięciami naszych instruktorów, trenerów, poszczególne kategorie, w których się trenerzy specjalizują, ich certyfikaty szkolenia, wszystko można tutaj znaleźć. To niech pani się pochwali tymi swoimi ludźmi, którzy szkolą te panie. Nazwiska znane, nieznane, specjaliści w swojej branży? Tutaj na zajęciach intercycling znajduje się Sebastian Tarnowski. Specjalizuje się właśnie w zajęciach rowerkowych i wzmacniających w boksie. Boks, bardzo mocne, ogólnorozwojowe zajęcia. Tutaj? Tak, ale wszystko w granicach normy. Proszę się nie obawiać. Kontrolujemy wszystko. Aleksandra Dębowska, nasza znakomita pilateska. Jest tutaj specjalistą od zajęć prozdrowotnych. Daria Borysiak, niezastąpiona osoba w układaniu choreografii, czy na podłodze, czy na stepie. Moc energii i wulkan euforii, można powiedzieć. Kasia Zbaracka. Kasia Zbaracka da kopa każdemu tak naprawdę. Potrafi zmotywować, potrafi dobrze poprowadzić zajęcia i specjalizuje się w brzuszkach właśnie.
Dzień dobry. Dzień dobry. Jak się ćwiczy w klubie Fitness Forma? Bardzo fajnie. A z kim rozmawiam? Z Pauliną. Pani Paulino, co pani teraz tutaj wyprawia ciekawego? Ćwiczę na zewnętrzne części, mięśnie ud. Zewnętrzne mięśnie ud. Pośladki, jeżeli dobrze wykonuję ćwiczenie. Ile pani teraz wzięła na biceps? 15 kilo. Wow, a tak 50 może pani? No raczej wolę nie próbować. Dobra. Które urządzenia proponowałaby albo polecałaby pani innym dziewczynom bądź kobietom? Na pewno bieżnie i rowerki. Tutaj jest urządzenie do ćwiczenia mięśni brzucha, także naprawdę jest wiele urządzeń takich, które wpływają na, poprawiają wygląd. Osobisty trener personalny, ma pani kogoś takiego? Nie. Ale jest tutaj taka możliwość. Jest i korzystam czasem z podpowiedzi. Tak. Jak często pani w klubie Forma ćwiczy? Staram się co 2 dni. Czasem jak mam możliwość, to codziennie. A czasowo? Godzina, dwie? Od 1,5 godziny do 2. Marto, słuchaj, a jaka to jest prędkość w momencie, jak biegniemy? 8,2 km na godzinę. 8,2? Tak. Nie no, męczące to jest strasznie. A, troszkę. A przyspieszmy. Da się przyspieszyć? Da się. A ile tak bezpiecznie można biec? Myślę, że 10. Dobra, dajmy do 10. O, Marto. Mamy już 9,5, 10, 10,5. No trochę wolniej, dobrze. 10 na godzinę. No. Tu mamy co? Kilokalorie 58, to co? Spalanie? Chyba tak. 59. Dopiero. A to ile mamy spalić? Bo jest 500. 500? A nie? 60. Potem trzeba obiad, więc się wyrówna. Aha, fajna rzecz, co? Pewnie. No, nie przeszkadzam? Nie. Nie szkodzi, no ja jestem niezniszczalny. Imię? Jadwiga. Pani Adziu, tak. A pani tutaj co ciekawego robi? A ja nie wiem jeszcze, bo mnie córka tu wsadziła, jestem pierwszy raz. To pani za córkę? Nie, ja za siebie. Myślałem, że za córkę pani kalorie spala. Nie. Za siebie. Ciekawe, jak to urządzenie się zwie. Córka, jak to urządzenie się zwie? To chrypę, jak się urządzenie zwie? Jak to, nie wiem. Ale jak w ogóle się ćwiczy? Nie da rady mówić, bo... Nie da rady. Jak to urządzenie się zwie? Orbita. Orbiter. Ona wie, bo... Ale mówi właśnie orbiter, a córka jak ma na imię, pani? Joanna. Joanna. Tak. Ale słuchajcie, drogie panie, no, to jest męczące? Na razie tak dla mnie, bo moje mięśnie, proszę pana, mają 60 lat. I pani jest po raz pierwszy tutaj? Tak, jestem po raz pierwszy tutaj. Ale co pani o tym myśli? Myślę, że to jest pożyteczna rzecz. Będziemy odwiedzali formę? Pewnie, a jak tak. Będziemy często... Zaczęłam na rowerze, proszę pana, tylko na rowerze to ja 30 lat nie jeździłam. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Renata, zgaduję. Tak. Pani Renato, łyżwo-rolki? Tak. Zgadłem. I tak od 9, tak pani już tak łyżwo-rolkuje? Od 10. Od 10. A na co to jest dobre? Na jakie mięśnie? Na jakie partie ciała? Pośladki, uda, łydki, czyli dolne partie. Ale tak patrzę, że 2 godziny już prawie mija. Godzina była na bieżni. A właśnie chciałem zapytać, co jest lepsze? Lubi pani to urządzenie? Lubię. Dużo daje? Tak. Tu też widzimy chyba jakieś spalanie kalorii. Tak, zaraz się pokaże wszystko. A co to jest 8,7 metra? Tutaj mamy prędkość, dystans. Tu mamy kalorie. Ale wie pani, że pani pokonała już prawie 1,5 kilometra? Na łyżwo-rolkach? No, w terenie by to się chyba nie udało, bo by zabrakło pewnie motywacji, a tutaj jakoś szybciej idzie. Pani Renata pokonała w tym momencie 1,660 km z prędkością 103-104, to jest metry na godzinę? Metry na godzinę. Power, siła 180... Ja bym się z panią już nie zmierzył dzisiaj. Ale tylko 41 kalorii, ale to co, spalonych? Spalone. To już za mną. 42 kilokalorie? Tak. Czyli po... jakieś małe ciastko. Po prawie 2 kilometrach? No tak to właśnie wygląda. Nie jest to łatwe. Kosztuje trochę wysiłku, ale warto. Warto. Dziękujemy. Dziękuję. Ja się sunę. Sam jestem pod wrażeniem. Powoli kończymy wizytę w klubie Fitness Forma na ulicy Łomackiej. Jako, że jest to klub fitness tylko i wyłącznie dla pań, no ja mimo szczerych chęci nie mogę wziąć udziału tutaj w tych zmaganiach siłowych i spalić te 3-4 kalorie. Swoją drogą jestem zdziwiony, bo przy spaleniu 40 kilokalorii to jest jedno ciastko.
Tak, dokładnie, więc bardzo trzeba dużo i długo ćwiczyć, żeby spalić porządny obiad, prawda? Mimo, że jest Pani szefową tego całego tutaj klubu, bierze Pani udział w zajęciach? W tej chwili jestem świeżo upieczoną mamą, więc z racji obowiązków domowych jeszcze nie, ale oczywiście jak tylko dzieci mi podrosną, na pewno wezmę udział w zajęciach bezwzględnie. A to jest ciekawe pytanie, czy właśnie kobiety po ciąży, po urodzeniu dzieci, kiedy mogą zgłosić się ponownie na przykład do Was albo po raz pierwszy? Kobiety przede wszystkim mogą się zgłosić już w trakcie ciąży, ponieważ organizujemy również zajęcia dla kobiet w ciąży, więc po pierwszym trymestrze, bo wiadomo, że wtedy w pierwszym trymestrze jest jeszcze troszeczkę niebezpieczeństwo, ale już w drugim, trzecim trymestrze jak najbardziej panie mogą się zgłaszać. Organizujemy takie zajęcia, żeby tą ciążę spędzić aktywnie i żeby przygotować się przede wszystkim do porodu. Taka szkoła rodzenia tutaj fitness. Tak, można tak powiedzieć. Jak to się nazywa urządzenie? To jest urządzenie na dolne partie mięśniowe, na uda tylne, natomiast z drugiej strony mamy urządzenia na uda, na przednie tutaj mięśnie czworogłowe. My nie przeszkadzamy, pani Jola ćwiczy. Tak, dokładnie ćwiczę, ale jeszcze powiem coś bardzo ważnego, ponieważ jesteśmy przed sezonem bikini, więc wszystkie panie serdecznie zapraszamy do klubu. Jest jeszcze ostatni dzwonek, żeby przygotować się do wiosny na nadejście wakacji. Wszystkie musimy wyglądać pięknie, kusić swoim ciałem, więc serdecznie zapraszamy do klubu Forma. Zapraszamy, dziękujemy. Dziękuję bardzo.